Cześć, witajcie, z tej strony Mr. Marius, a to jest moje muzeum. Zakładamy nasze własne muzeum, zaczynamy nową grę. No i zobaczmy, co mnie czeka. Znajdź swoje muzeum i kliknij na nie. No mam. Jadę autem. Moje muzeum. Jakiś samolot poleciał nawet. Dobra, wczytywanie. Przydało się. O, dobra. Drogi wnuku, w swoim barwnym życiu byłem podróżnikiem, odkrywcą i wielkim pasjonatem historii. Ale w sercu zawsze byłem twoim ukochanym dziadkiem. Mojej ostatniej woli niniejszym przekazuję ci moje muzeum. Wiecie, że z moim słabnącym zdrowiem nie byłem w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu na jego rozwój. Proszę, zaopiekuj się nim i spraw, by wróciło do właściwej formy. Wiem, że wybrałeś już swoją ścieżkę kariery, ale błagam cię o ponowne rozważenie. Cała twoja rodzina zbudowała swoją reputację na wytrwałej historii i mogę mieć tylko nadzieję, że okażesz się kolejnym prawdziwym członkiem wielkiej rodziny Jonesów. Niech szczęście będzie z tobą. Da, maybe force be with you. Henryk, dziadek. Dobrze. Idziemy dalej. No oczywiście jak zawsze wszystkie gry na Unity na wczytaniu świata przymulają. Zlokalizuj pracownię. To jest pracownia? Nie, chyba. Zabytki. Mów antyki. Nie. Dobra, fajnie przetłumaczone. Bank. O. Idealny napis. Dla tych, co wariują na czacie. Ban. Dobra. Co to jest? O, to jest pracownia. Każde muzeum posiada swoją własną pracownię. Czas na renowację antyków. Upewnij się, że chcesz to zrobić. Pewne zabytki mogą być warte o wiele więcej w pierwotnym stanie. Te wszystkie zabytki. Kup lub sprzedawaj swoje antyki, gabloty i o wiele więcej. Podróżuj do miejsc raczej, a nie... Gdzie tam było? Napis bank. Litery B-A-N-K. Tylko, że K było zasłonione przez jakąś tam szafkę, czy przez coś, nie? Więc było ban. Tam było coś o podróżowaniu, ale to nie widziałem. Zniszcz stare gabloty i przywróć porządek w muzeum. Czyli jak to mówią, bez młota to nie robota. Zrób przejście do śmietników. Zniszcz ścianę. Aha, dobra, worki na śmieci sobie wziąłem. Młotek sobie wziąłem. Też jest ten chłop. To weź mu młotem. Dobra, którą gablotę mam poniszczyć? Tą? O kurde. Nie wiem, czy to miałem poniszczyć, czy którą miałem poniszczyć. Dobra. Ciul tam, kurde, bijemy. Nie ma tam pierdzielenia. Już wszystko. Kurde. Co to jest? Już, kurde. Co jest? Gdzie jest? Szafka jest. Już ją łup. Tu jakieś baniaki. Nie wiem co to. Co to jest? Rozwalimy. Tu ten bank. Tu szafę jakąś. Nie wiem. Kurde. Wszystko rozwalę. Tu jest... A, tego nie można. Tego też nie można. Co to jest? Dlaczego to stoi? Te wszystko napierdzielamy. Tu jakiegoś, kurde, nie wiem co to było, pobiłem to.
Aha, tego się nie da. Dobra, tu paleciak jakiś, jego też się nie da. Jakieś kakakaski są. Dobra, ciul z kaskami. Tu jakiś regał, ale jego się nie da też rozbić. Ścianę się da? O, da się ścianę. Dobra, kurde. Wszystko. Zniszczenie i demolka. Jakiś słup tylko został. Dobra. Walimy, kurde, wszystko. O, co tu jest? Już to kurde. Co to jest? Jakiś obrazek. Dawaj go. Aha, nie da się. Tą ścianę się da? Nie da się. Tu się też się nie da. To by można było jeszcze rozwalić. Tak, kulfon, kulfon, coś z ciebie wyrośnie. No. Dobra, wyrzuć je do kontenera na zapleczu. No ty, to ja mam tak... popierdzielać do tego kontenera. Czekaj, który jest ten? Czy ten? Aha, ten. Ja mam z każdym workiem tak... No chyba ich porypało. A nie mogę tego śmietnika wziąć ze sobą? Czemu oni myśleli? Ale zobaczcie, większość tych symulatorów zaczyna się od tego, że najpierw trzeba posprzątać. Nic innego się nie robi, tylko najpierw się sprząta. Co oni się wszyscy na to sprzątanie takie uparli? Dobrze, jeszcze z 500 kursów. Nie wiem co to było, ale pozbierałem to sobie. O, ławki też. Oj, ten śmietnik sobie wziąłem. O, co to jest? Jakiś aparat. Dobra, mogę go gdzieś... A, dobra, dodałem sobie go do ekwipunku. Gra się zapowiada bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. No w sumie to... Kurde, no deweloperzy w tym przypadku, jeśli chodzi o moją recenzję, mają pecha. Że mi się spać chce. A ta gra wcale mi nie ułatwia zadania, żeby w nią pograć. No w ogóle... Wręcz przeciwnie, utrudnia mi to zadanie. Tak, do łóżka to będę, to ja pójdę o 4:00. O, twojego, no. Tak, to się kameruje wszystko. Sprzątałem.
Użyj komputera, by kupić zabytki lub nowe gabloty. Dobrze, komputer. Wystawy. Elegancka. Mutant Stojak. David, Elis, Robert, Grandmac, Grandpa. Dobra, co, elegancką? Czy klasyczną? Elegancką, kurde. Stać mnie. Chociaż, może by taką? Nie no, dobra, zróbmy te eleganckie. Kupię 4, dlaczego by nie? Dobra. Antyki. O, Givera jest. O, aparat taki to mam. Zdoba jakaś. Nóż okopowy. Aha, i to by się skończyły te. Widzę. Dobra, nóż sobie kupię. Odnawiaj zabytki i zarabiaj pieniądze. No dobrze. No to ja bym sobie ten nóż chciał odnowić, tak? Ostrze uszkodzone, napraw. I co on zrobić? Interakcja. Przepisz element. Wizja budu. O. Skoro przemierzenie. Muzyka w tle jest głośno? Znaczy, to nie muzyka w tle jest głośno, tylko ja cicho mówię. Znaczy w ogóle nic nie mówię. No i tak był ładny zabytek. A teraz już będzie oszlifowany. Straci na wartości. Jest to wyczyszczone, ale widzę, że jest 94%, 95%, 96%. Wykończ 5 tych, nie. Wizja brudu V. Na tamtym, ale na tym nic nie widać.
zupełności oszlifuję jeszcze całe. Już mi się to nie podoba. Już mnie to lekko zaczyna drażnić. Jeszcze tak. Przemalowanie już mamy 98. Jest setka. Dobrze, teraz rączka. Aha, i z rączką robimy dokładnie to samo, co tam. No, fajnie, że te kanty tak się ładnie dało zrobić, no. Tak, tak, tak. Oczywiście. Dobra, to jest na tyle zasyfione, że tutaj widać, co się robi. Poza tym tu jest chyba jakaś stara farba, która mnie właśnie niszczy. Bezpowrotnie. Zabytek zostanie zniszczony. Cieszę się, że sąsiad skończył remont.
tak się cieszę, jak to ja sam skończył remont. Teraz już mogę zapłacić 5 dych, jeżeli chciałbym, żeby to było wykończone automatycznie. Ale średnio by mi się to opłacało. Monia, ty jesteś jeszcze? Tak, pytałem, czy jeszcze jesteś. Dobrze, plus tam 94%. Dobrze, jesteś. To jak już jesteś, to ci tak powiem, że jakbyś miała trochę wolnego czasu, jutro, pojutrze, kiedykolwiek tam, czy nawet w pociągu w razie czego, to mogłabyś się zapoznać z figurami w grze, o której rozmawialiśmy. Układami, no dobrze. To musisz znać. Wpisz nazwę gry w Wikipedię i tam będziesz miała układy podane. Jak się ktoś zna, to będzie wiedział. Dobra, nie wiem jeszcze, gdzie tego szukać, tego niby. Jak się ktoś zna, to będzie wiedział. Powiem tylko, że układów jest 9 do zapoznania się. Także jak ktoś się na grach karcianych zna, to będzie wiedział, o jaką grę chodzi.
Dobra, zapłacę te 5 dych, niech to ukończy już. Ja nie wiem, gdzie tego szukać. Mimo wszystko dosyć głośno, no bo ja cicho mówię. Ja cicho mówię, bo jak na razie nie ma o czym mówić, no tutaj... Cały czas się maluje, cały czas się coś działa. Dobra, również mniej niż 3. Dobrze, głowice jest ok. Złóż. Muszę wsadzić teraz, o, i teraz to też wsadzam, no i gotowe. Dobra, to jest okej. No dobra, czyli tutaj nie ma sensu cokolwiek robić. Dobra, czas na ekspedycję. Weź plecak i w drogę. Kurde, cuda Egiptu. Kilka tygodni temu znalazłeś w internecie informację o starym kompleksie piramid. Jak się okazało, po przejściu burzy piaskowej, wejście do jednej z nich zostało odsłonięte. Czas na Klim. Obecnie młodzież bawi się tam w biwakowanie, ale zaraz wieść się rozejdzie i piramida zostanie splądrowana. Nie zwlekaj. Dobrze, zwiedzamy. Czy jestem Kulfon? Mogę być Kulfon, wszystko jedno. Czas na ekspedycję. Podnieś plecak i w drogę. Bezpowrotnie opuścisz muzeum. Rozejrzyj się. No dobra, wchodzimy tam. Ku chwale ojczyzny. O kurde. To musi być jakiś starożytny mechanizm. Wygląda dziwnie. Ten robal wygląda, jakby był wrażliwy na światło. Spróbuj wyczyścić lustra i pozwól światłu działać. Niech stanie się światło. Ten robal wygląda, jakby był wrażliwy na światło. No dobrze. Egipt, tak. To jest taka właśnie piramida. Tego, jak mu tam... Tego chłopa. Kurde, pędzlem ścierę byś wziął, to byś to przeleciał szybko i... Tą nutę od K2 do szyb samochodowych. Hieroglify są? Na pewno, że są. Ładnie, wyczyść następne. Pa, jakie malunki są. Jeszcze raz. Spróbujmy wyczyścić te starożytne lustra egipskie, które pozwolą odsłonić nam tajemnicę wszechświata.
Wow, mechanizm jest uszkodzony. Zejdź do tuneli i poszukaj czegoś, co pomoże nam dostać się do komnaty głównej. Złap za pochodnie, nie zrób sobie krzywdy. Jest tu bardzo ciemno. Rozejrzyj się po tunelach. Jaś Egi. Ty, tam się coś świeci. O, kot. Ty, a jak w niego rzucę tym? Nie da się. Miałem pójść tam, ale ja pójdę tu. Co tu jest? Pochodnie. Na kiciu siedzi tutaj. A tutaj co jest? Pochodnia, ale się świeci. Wszedłem trochę w drugą stronę. Aha, i nie ma nic. Kurde, ja myślałem, że coś... No jakaś tam pochodnia też leży. Ja myślę, że oni tutaj jakoś takie coś zrobią, że kurde... Będzie takie... O! Wiesz, że zaraz wyskoczę. Drzwi są zablokowane. Kawałki klucza są rozrzucone po pomieszczeniu. To chyba jakaś zagadka. Rozwiąż. Dobra, to ja tam sobie tylko pójdę, odwieszę ten interes. Czekaj, gdzie jest wyjście? Ty, nie wyjdę, zamknęło się. Ale jaja. Dobra, to zaraz mi się to spali wszystko. Gdzie to mam układać? Tu? A, i to muszę odpowiedni element do tego dołożyć, tak? Nie ogarniam trochę. Jak ja mam to złożyć? No. Co mam to sobie tak orzucać? Tu są nogi. Tu jest łepetyna. Czekaj. Są kopyta, tu jest łepetyna. Tu jeszcze coś w środku musi być. Przerodzenia brakuje. W międzyczasie. Tak zwanym. No, tylko nie można układać tu. Na tym. Nie.
no to jest to, to jest ten obrazek. No. Gdzie ja mam to układać? Tak, bo to teraz. Czekaj, może tutaj bym zabrał. Nie. Tu. O, dobra, to tam mam układać, okej. Teraz rozumiem. Dobra. Jest w międzyczasie. Teraz tylko trzeba znaleźć. Czekaj, to jest. To jest od tamtego obrazka. Tak. Teraz od tego. Stąd. O, to jest stąd nawet. Tu jest co tu jest? To jest stąd tutaj. Guzik, prawda, to nie jest stąd, to jest tamtąd. O kurde, ale przycięło. Czekaj, ten z łebem psa, o. Tam to nie. To jest to? Nie, to jest to. To jest to? Nie. Kurde. Trochę części brakuje. To chyba jak. Baby. Tak, to jest to. No tutaj takiego fragmentu brakuje z przyrodzeniem jego. Tutaj nie ma takiego fragmentu z przyrodzeniem. Tego się. O, teraz zaskoczyło. To trzeba też tym machać tutaj. O, udało ci się! Geniusz! Drewniany jastrząb ze złotym dyskiem na głowie. Wspaniały element dla twojej kolekcji. No już podpierdzieliłem z piramidy, nie? Zabierz to na górę do głównego pomieszczenia. A to? Ja bym to też chętnie wziął. Lustro. Umieść najpierw w tunelu kilka pochodni. No dobra, dobra. Bransoletka z wężem. Plus 280 zł. To już to bierzemy. Co to jest? Biżuteria. 120 zł. Kurde, wszystko bierzemy. Sowę trzeba ładnie wyczyścić. Jastrząb słońca. Dobra, bierzemy jaszczębia. Dobra. To nie wiem co to jest. Jakaś tam ozdóbka też bierzemy. O, ten papier mi się przyda. Bo on mi skończy tutaj. O, przyrodzenie. Znajdź następną komnatę. No dobra, a tego ciulika nie mogę sobie wziąć. Co to jest? Aha, narzędzia jakieś. No dobra. Dobra, grzejemy dalej. Sure.
nie pamiętam, gdzie ja mam iść. Wiesz, zasnąć? Dobrze. Okej. Ja tu będę czekał na ciebie. Jakby co. Pa, pa, pa. Rozświetlam tutaj. Ona powrzucałem wszędzie te pochodnie. Tutaj tylko nie ma. Coś leży, ale... Nie wiem, co to jest. O cholera. Kolejność odpalanych pochodni może pomóc w otwarciu tych drzwi. No to kurde, gruby numer. Dobrze. Kolejność urn jest kluczowa. Gdy wszystkie oczy zabłysną, drzwi się otworzą. No, słuchajcie, to jest gruby numer. Trzeba zapalać pochodnie na kolumnach w odpowiedniej kolejności. Ale o tym, no to już w kolejnym odcinku będzie. Także, jeśli wam się podobało, wejdźcie jeszcze na mojego Twitcha, twitch.tv, / Mr. Marius. Zostawcie subika, zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie dzwoneczek, to będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, a filmy wchodzą 3 razy dziennie, codziennie o 10, 14 i 18. Tymczasem to na tyle w tym odcinku. Do następnego, trzymajcie się, cześć!